Badania Arabskiego Instytutu Politycznego. Instytut zajmuje się badaniami z zakresu politologii. Instytutu z Doha, z Kataru, stwierdzają, iż 4% uciekinierów popiera państwo islamskie. 4%. Ktoś powie, co to jest 4%? No to jest nic. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 4% z miliona osób, które przyjechały do Niemiec, to jest 40 tysięcy, a zamachów w Paryżu dokonało 8 osób, no to ja osobiście uważam, że powinniśmy się powoli bać. Żyłam tam, te pierwsze lata edukacji to tyczyły się tamtego obszaru, więc tam i szkoła, i to podstawowe wychowanie, tamten kraj, więc Afryka Północna, Wschodnia Libia dokładnie. To były czasy bardzo, które wspaniale pamiętam, to znaczy czym innym zupełnie jest rodzina taka wielokulturowa, gdzie te wychowanie jest takie bardzo otwarte, bo przede wszystkim należało znać jedną i drugą kulturę, mówić w jednym i w drugim języku, znać i dobrze Biblię i znać Koran, ale również i Torę, z uwagi na to, że jeżeli dyskutujemy na jakiś temat, no to trzeba wiedzieć, na jaki temat się mówi i jak to interpretować, więc skoro chcemy dyskutować na te tematy, no to jakąkolwiek dyskusję zaczynało się od tego, czy te księgi zostały przeczytane, tak na dobrą sprawę. I tak powiem, że ja osobiście nie odczułam jakiegoś dużego zderzenia, jak to jest teraz popularnie mówione, bo to chodzi o kwestię interpretacji. Jeżeli umie się spojrzeć oczami drugiego człowieka na pewnego rodzaju problemy, to one są dużo łatwiejsze. Fakt, że z tamtej kultury zupełnie inaczej wygląda podejście do rodziny, podejście do w ogóle do krwi, honoru, te rzeczy zostały bardzo tak głęboko zakorzenione. I to są rzeczy, które nie mówimy o fundamentalizmach, tak? Mówimy o rzeczach takich bardzo... Tak jak wyglądały w normalnych rodzinach libijskich, zbieżne z polskimi tak na dobrą sprawę, gdzie rodzicom należy się bezwzględny szacunek, gdzie wartości się liczą przede wszystkim i odpowiednie wychowanie. A cała reszta to oczywiście już jest prywatna kwestia, ale święta tak samo, wszystkie. W Syrii chciano stworzyć drugą Palestynę, żeby zapomnieć o tej pierwszej. To jest po prostu ta intencja. Jeszcze podzielić Syrię na kilka krajów, tu sunnicki, tam szyicki, tam nie ma żadnego podziału w Syrii. Ja nie wiedziałem, że ja jestem sunnitą, dopiero tutaj w Polsce kilka lat temu, jak ktoś mnie pytał, czy jesteś sunnitą, czy szyitą, bo jesteś muzułmaninem. Ja mówię tak, a sunnitą, czy szyitą? Ja mówię, ja nie wiem. A co to za różnica? To niech pani mi wierzy, ja nie wiedziałem, jaka różnica, czy jest jakaś różnica. Nie ma różnicy. Ja u nas w domu, w salonie co roku na święta Bożego Narodzenia świeciła choinka. W co drugim domu muzułmańskim świeci choinka. W domu muftiego Syrii świeci choinka. Mufti przemawia na święta Wielkanocy w kościele. Po prostu. I mufti sam powiedział, mój pradziadek był chrześcijaninem, bo tu chrześcijaństwo było tu wcześniejsze. Później mój pradziadek przyjął islam, bo przyszedł islam. I ja jestem muzułmaninem. I ja jestem po prostu, zdaję sobie sprawę z tego, że jestem muzułmaninem i zgadzam się z tym. Ale to nie oznacza, że ja będę potępiał chrześcijan i ten. My żyjemy tutaj w symbiozie. I taka jest intencja wszystkich Syryjczyków. W czasach, kiedy ja mieszkałam w Libii, mieszkałam w miejscowości, która liczy powyżej 50 tysięcy mieszkańców, gdzie były tak zwane sorelki, czyli chrześcijanki, to były zakonnice włoskie.
bo to był, to są te obszary po koloniach włoskich, które mieszkały na tamtym rejonie, leczyły ludzi, udzielały im w ogóle pomocy, więc nigdy nie było takich animozji. Ja mam w ogóle też jako analityk, ponieważ się tym zajmuję, mam taką tezę, którą staram się zawsze udowodnić, że te wszystkie animozje wynikły w zasadzie po raz pierwszy po 2001 roku po atakach, gdzie wtedy zaczęło się mówić w ogóle o podziale na sunnitów i szyitów. Wcześniej też nikt się nad tym nie zastanawiał, czy ktoś jest sunnitą czy szyitą. Bardzo istotne też było podejście samego dyktatora do kwestii religijnych, czy nadawał prawa mniejszościom, czy ich wyganiał, tak jak zrobił to Muammar Kaddafi, no to on wygonił wszystkich Żydów z Libii, którzy kiedyś też mieli swoje dzielnice, mieli swoje obszary, na których zamieszkiwali, prowadzili biznes, oni zostali przepędzeni. Chrześcijanie zostali. Obok, zaraz po sąsiedzku Egipt, gdzie jest kazus Koptów, którzy w zasadzie żyli zawsze łącznie, a te ostatnie, bym nazywała, ekstremistyczne wydarzenia doprowadziły do tego, że nawet ludzie, chrześcijanie, którzy od lat tam mieszkają, a w zasadzie od urodzenia są mordowani nawet w swoich domach i są to znane nazwiska w ogóle w świecie koptyjskim, czy córki bardzo znanego archeologa, które zostały 2 lata temu zamordowane w swojej posiadłości właśnie w Kairze. W zasadzie można powiedzieć Egipcjanki, które się zintegrowały, zasymilowały, a dochodzi do tego typu naruszeń. Zależy, w jakim kontekście mamy oceniać reżim. Reżim, który tak samo jak inne reżimy zabijał swoich obywateli, reżim, który był bardzo surowy, reżim, który ludzie udawali, że popierają go, a w zasadzie bali się o własne życie. Inaczej oceniamy teraz, a inaczej ocenialibyśmy w 2011 roku. Nie wiem, czy tutaj Państwo pamiętacie, ale 2011 rok, no to koniec reżimów w krajach arabskich musi i muzułmańskich. Musi nastąpić demokracja, każdy dyktator jest zły. W momencie powstania tego dziwnego, hybrydowego tworu, jakim jest kalifat, okazało się, że dyktatury były, jakie były, ale były przewidywalne. I sytuacja zrobiła się jeszcze bardziej skomplikowana, bo mamy czynnik militarny, polityczny, ekonomiczny, no i ten ekstremistyczny, ponieważ reżimy w zasadzie dławiły jakiekolwiek formy ekstremizmu, bo była za nie kara śmierci. Więc tak jak na moim przykładzie libijskim, jakiekolwiek formy fanatyzmu były karane śmiercią, każdy się bał i wiedział, że nie ma prawa iść właśnie w tą stronę radykalną. Więc wszyscy byli tacy sami. Nikt się nie wtrącał w politykę, ale nikt się też nie wtrącał w religię i nikt też nie mówił, że jest się sunnitą czy szyitą albo o prawie szariatu. Nigdy czegoś takiego nie słyszałam. W momencie upadku tych reżimów jest taka koncepcja uznawana przez w ogóle w krajach arabskich, która mówi o tym, że mając do wyboru reżim i prawo szariatu, już mówię tutaj oczami, tamtymi oczami, lepsze jest prawo szariatu. Dlaczego? Bo daje wolność. Jakbyśmy w Europie powiedzieli, że prawo szariatu daje wolność, to nikt by nie wiedział, o co chodzi. A patrząc na reżimy, jak one funkcjonowały, jak dławiły ludzi, okazywało się, że w prawie szariatu w ogóle w całej teologii muzułmańskiej i w Koranach, i w sunnach, i w hadisach są nadane prawa. A jak ludzie odnosili się do Koranu, to wtedy już reżim nie miał nic do powiedzenia, no bo wtedy by automatycznie negował własną też religię, ale zauważmy, że reżimy się odcinały od religii. A sytuacja, która nastała teraz i oceniając reżim Baszara Asada, bez względu czy to byłby on, czy to byłby kto inny, widać, że te społeczeństwa może nie tyle, że tęsknią, ale wspominają czasy, gdzie były rządzone twardą ręką. Patrząc obiektywnie, Kaddafi w Libii był ścianą, która broniła nas przez całym zalewem z północnej Afryki, całych tych terrorystów i islamistów. To zostało zniszczone, teraz przyszedł kolej na zniszczenie Syrii. W tej chwili jest zamach na historię Syrii po prostu, dlatego że nie można tłumaczyć niczym innym wysadzenia kolumn w Palmirze na przykład, jako, nie wiem, zemsta na rządy Bashara al-Assada, czy tam na Syrię. Syria jest kolebką cywilizacji. To jest kraj wśród 5 miast, pierwszych miast na świecie, wymienionych przez UNESCO, najstarszych miast na świecie, są 4 miasta syryjskie. Na pierwszym miejscu jest miasto Aleppo. Damaszek na 3. miejscu. Jest Latakia na 2. miejscu.
Jest na piątym miejscu jest Aleksandria dopiero, czyli na czwartym miejscu jest Aleksandria w Egipcie. Cztery miasta wśród pierwszej piątki to są miasta syryjskie wymienione według UNESCO jako najstarsze miasta świata. W 2001 sunnici szyić ten podział, później kolejne wydarzenia i Boston oczywiście, zamachy w Madrycie, później Biesłan i kolejne oczywiście te zamachy, które były, ostatnia część pominęłam, no ale nie da się o wszystkim powiedzieć, spowodowały to, że ten konflikt narósł jeszcze bardziej. Można mówić, że i na tle cywilizacyjnym, na tle kulturowym i religijnym on jest bardzo łatwy do podsycenia. Ludzie, którzy są słabo wykształceni, w zasadzie czego by im się nie powiedziało, szczególnie po upadku reżimów, kiedy ci ludzie zostali tacy mocno zdezorientowani, nie wiedzieli, w którą stronę iść i niestety tą lukę, tą czarną dziurę, jak ja to nazywam, zastąpiły właśnie te organizacje fundamentalistyczne, które pokazały ludziom prosty, jasny komunikat, jak mają funkcjonować, jak mają żyć, jak mają chodzić, jeść i w ogóle funkcjonować w społeczeństwie, jak się ubierać co do kobiet, jakie normy już są poprawne, a jakie nie są. Nastał nowy porządek, a to powoduje kolejną falę interpretacji i zmiany kulturowej. Tylko że mówimy o krajach arabskich, a mamy sytuację obecną, czyli że jesteśmy tutaj, żyjemy w Europie i widzimy konflikt na różnych płaszczyznach. Masonaria w każdej rzeczy jest sprawą podstawową, także ona na pewno jest za tym wszystkim, dlatego że no, trudno powiedzieć, że Francja, Sarkozy'ego na przykład, masonera i Stany Zjednoczone na przykład, nie wiem, nie będę wymieniał, bo tam jest prawie 3/4 tych rządzących byłych prezydentów i obecnych są masonerami, to oni się dogadują w jednej sprawie po prostu przeciwko rządom Bashara al-Assada na przykład, bo jego trzeba usunąć, bo oni ubzdurali sobie, że oni w moim kraju będą robić mi wybierać prezydenta, którego naród wybrał 74% głosów. Ja byłem na wyborach i byłem z grupą parlamentarną i prasową z Europy i byli zaskoczeni reakcją ludzi na ulicy. Do 5 rano nie mogliśmy spać, bo ludzie na ulicy tam z samochodami trąbili i także tam uczcili po prostu zwycięstwo prezydenta Assada. Także uchodźcy w Libanie, 300 tysięcy uchodźców w Libanie niby uciekali od rządu Assada i tak dalej, a oni uciekali rzeczywiście z tych terenów zagrożonych, bo zostały ich domy zniszczone. 300 tysięcy Syryjczyków w Libanie zablokowało ulicę Libanu w stronę ambasady, która jest tam kilkanaście kilometrów w stronę Syrii. Zablokowali samą ulicę ze zdjęciami Assada, z flagami Syrii i że szli na wybory. Zostali tam wybory przedłużone o jeden dzień tam. Także Assad, bez Assada nie ma tam stabilizacji w tej Syrii. Przykład Saddama Husajna. Irakijczycy już teraz mówią, że Hussein był jaki był, zabijał nas, ale był nasz. Później przyszli Amerykanie, przyszły koalicje, zniszczyły pewne struktury, ich nie odbudowały, jest jeszcze gorzej. To samo dzieje się w Syrii. Ta wojna trwa już permanentnie od kilku lat i nie widzimy sposobu rozwiązania konfliktu i coraz więcej graczy w tym obszarze. Do tego dochodzi ekonomia i nafta. Bardziej chodzi na konfrontację tutaj naszego świata zachodu, bo mamy ogromne podłoże sfrustrowanych ludzi, którzy nie mają w co wierzyć, już tak brzydko mówiąc generalizuję, ale osób, które są sfrustrowane, które nie mają ideałów, gdzie dochodzi właśnie do tych wzajemnych konfliktów i kalifat, w ogóle wszystkie organizacje terrorystyczne, fundamentalistyczne, ekstremistyczne, one liczą na to, że ci sfrustrowani ludzie tam wrócą. I
za silą, czy będzie to armia, czy będą to siły zbrojne, tego dziwnego, fundamentalistycznego tworu. I też moja jest taka prognoza, że on będzie się liberalizował w pewnym sensie. Że ta fala przemocy im teraz była potrzebna do zasiania terroru na całym świecie i pomału, nie daj Boże, okaże się, że tak jak Turcja w niepotwierdzonej informacji powiedziała, że żąda konsulatu ISIS, tak jak my niedługo będziemy debatować z panem el-Baghdadim. A to się może wydarzyć, patrząc na to oczami ekonomii i gospodarki. Do tego handel dziełami sztuki. Wiem, że w miejscowości tureckiej jest komponent prawie 100 archeologów brytyjskich, którzy wyszukują i odkupują dzieła sztuki, które niby miały być zniszczone, a nie zostały zniszczone. I jeszcze dużo innych źródeł form finansowania, czyli przede wszystkim inwestycje, ale również datki. No i jakby dochodzimy do datków, no to pojawia się kolejny element, że te datki są z całego świata, nie mówimy tylko o krajach bliskowschodnich. A skąd są te datki i skąd spływa tam taka ilość broni albo całe ciężarówki innych, na przykład materiałów wybuchowych, to już zostawiam do opinii, ale wszyscy wiemy, kto tutaj gra w podwójną grę. W Syrii, na terenach, które są pod kontrolą tego rządu, życie toczy się zupełnie normalnie. Od czasu do czasu padają dalekie strzały z moździerzy, w wyniku których są ofiary – dzieci, kobiety, zwykli przechodnie. Moim zdaniem powinniście wziąć to pod uwagę, że ten terroryzm przychodzi do Europy. Widać to wyraźnie na przykładzie Francji. Powinniście temu zapobiec poprzez współpracę z tymi, którzy naprawdę z tym terroryzmem walczą. Terroryzmem, który wspierała Arabia Saudyjska, Katar, Turcja i inne kraje. Należą do nich także Stany Zjednoczone, wysyłające swoich doradców razem z bronią. Ja mogę tylko rozmawiać z perspektywy niemieckiej, z perspektywy Berlina, w którym mieszkam od 26 lat. W Berlinie moi przyjaciele Niemcy absolutnie nie rozumieją, co nasza pani kanclerz robi. To już nie jest kryzys uchodźcy, tylko to jest po prostu normalny zalew. Bo jeżeli ktoś pozwala na wpuszczenie na terytorium niemieckie miliona osób, niekontrolowalne wpuszczenie, już nie ma kontroli na granicach. Nikt nie bierze od nich paszportów, nikt tego dokładnie nie sprawdza. I przy tym gdzieś około 300 tysięcy osób znika. Znika. No tak powiedział nasz, czyli niemiecki minister spraw wewnętrznych. Znika, po prostu znika. Nie wiemy, gdzie są, nie wiemy, co robią, nie wiemy, w jakim celu przyjechali, nie wiemy, co ze sobą przywieźli, a Bundeskriminalamt szacuje, iż wraz z tą falą uchodźców do Niemiec przemycono przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy sztuk broni i kilka milionów sztuk amunicji. Jeżeli to wszystko weźmiemy pod uwagę, plus to, iż po Paryżu następny zamach miał się odbyć w Hanowerze, gdzie na stadionie miało wysadzić się trzech mujahedinów, dwóch poza stadionem, jeżeli weźmiemy pod uwagę, iż na granicy turecko-syryjskiej znaleziono mapkę, na której było zaznaczone 7 celów w Berlinie. Mosty, drogi, cele były tak wybrane, ażeby wywołać jak największy chaos, jak największą panikę w stolicy Niemiec. Jeżeli to wszystko weźmiemy pod uwagę, to powinniśmy jak najszybciej na granicy polsko-niemieckiej budować nowoczesną granicę. Czy nowoczesny płot, nowoczesny mur, jak zwał, tak zwał. Gdyż wtedy, czy już najprawdopodobniej, ta granica będzie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. To trochę prześmiewcze, ale jeżeli na terenie Niemiec mamy miliony osób nieskontrolowanych, którzy pochodzą z Pakistanu, z Afganistanu, z krajów Magrebu, z wszystkich zakątków świata, w których nie odbywają się konflikty zbrojne, a gdzieś 20% tylko są Syryjczycy, a z tych 20% Syryjczyków, kobiety z dziećmi czy rodziny to tylko niecałe znowu 20%, no to mamy problem. 4% uciekinierów popiera państwo islamskie. 4%. Ktoś powie, co to jest 4%? No to jest nic. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 4% z miliona osób, które przyjechały do Niemiec, to jest 40 tysięcy,
a zamachów w Paryżu dokonało 8 osób, no to ja osobiście uważam, że powinniśmy się powoli bać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, iż musimy brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, iż społeczeństwo niemieckie, ta klasa średnia, drastycznie skręca na prawo. Niektórzy z nich mówią do mnie, iż Niemcy już nie są ich krajem i przygotowują się na ewentualną emigrację. Czy to do Czech, czy to na Węgry. Najśmieszniejszym były wypowiedzi Niemców czy Francuzów podczas Marszu Niepodległości w Warszawie, którzy nie mogli wierzyć, że w jednym miejscu może zgromadzić się tylu białych ludzi. Powtarzam, tylu białych ludzi. No więc jeżeli Niemcy zaczną uciekać z niemieckiego kalifatu, to my powinniśmy jak najszybciej inwestować w budownictwo mieszkaniowe, gdyż wtedy, po pierwsze, będziemy potrzebowali miejsc do zamieszkania dla niemieckich uchodźców, przyjmiemy ich z otwartymi ramionami i nikt nam nie zarzuci, iż nie chcemy uchodźcom pomagać. Widzę, że coś się dzieje, środowiska się łączą, chrześcijańskie, i myślę, że ten cały proceder niszczenia naszej cywilizacji, który jest systematycznie sterowany, zostanie w jakiś sposób przezwyciężony. Narody wschodniej, szczególnie środkowo-wschodniej Europy, takie jak Polska czy Węgry, powinny przewodzić w odbudowie chrześcijaństwa. Nie tylko w pewnym, by się tak wyrazić, abstrakcyjnym, duchowym sensie, ale również w sensie politycznym. Czyli te państwa powinny przodować w utrwalaniu zasad chrześcijańskich w życiu publicznym. Uważamy, że Rosja w pewnym stopniu jest nowym Izraelem. Kościół prawosławny jest najbliższy kościołowi chrześcijańskiemu. Uważam, że będziemy w stanie przezwyciężyć wszelkie trudności. Podobnie jak naród Izraela, który przez 70 lat był w niewoli babilońskiej. My przez 70 lat byliśmy w niewoli komunistycznej. Mamy nadzieję, że Rosja ma do odegrania ważną i bardzo pozytywną rolę w przyszłości. Byliśmy atakowani w historii zawsze. Zawsze ktoś chciał nas pogrążyć. Czy to był Genghis Khan, czy Napoleon, czy Hitler. Nie poddawaliśmy się. I w dalszym ciągu głęboko wierzymy, że duch chrześcijaństwa okaże się zwycięski. Przez ostatnie lata setki czy tysiące chrześcijan umarły za wiarę, ale w końcu przyjdzie czas spokoju. Wierzymy, że Chrystus zwycięży na ziemi. Winniśmy jedynie uzbroić się w pokorę i cierpliwość. Chrystusowy pokój ogarnie wszystkie nasze kraje. Jedyny jakiś sposób na odrodzenie się tego, co uważamy za dobro, za człowieczeństwo, jest w takiej właśnie mobilizacji i włączeniu się w społeczeństw wszystkich państw, wszystkich katolików, wszystkich chrześcijan, czy to w Syrii, czy w Europie, właśnie przeciwko tej fali liberalistycznej. Bo to, co się dzieje z imigrantami, to jest skutek polityki właśnie środowisk liberalnych. To zostało specjalnie zaprogramowane. Widać to przecież kto zdestabilizował sytuację w Afryce Północnej? Francja. W świetle konferencji, w której tutaj uczestniczę, Quo Vadis Europa, liberalna Europa w obliczu inwazji. Myślę, że po wysłuchanych tutaj prelegentach, którzy
prezentowali i rosyjskie stanowisko, i syryjskie, i stanowisko też polskie. Bartyzel zaprezentował. Myślę, że Europa może zostać uratowana tylko poprzez odnowę rodziny, poprzez odnowę chrześcijaństwa, poprzez odnowę życia religijnego, poprzez walkę z genderyzmem, z liberalizmem, który starają nam się tutaj wprowadzić, czy to Amerykanie, czy zachodnia Europa. I jeżeli nie odnowimy rodziny, nie postawimy na rodzinę, to przyjdzie nam niestety trudne czasy nadejdą dla nas, dla Polski.